Komentarz dnia. I Henryk Szubasz. W studiu Dariusz Grzędziński, Fakt. Dzień dobry. I Krzysztof Wołoćko, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłoroczny budżet będzie pierwszym w wolnej Polsce bez deficytu. Poinformował o tym dzisiaj szef rządu Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. I projekt zrównoważonego budżetu oznacza, że rząd nie będzie musiał zaciągać kredytów. No i pytanie na teraz, czy to się uda na pewno? Czy jeszcze nie wiemy, czy ten budżet... Krzysztof Wołoćko. Dowiemy się, czy budżet był bez deficytu, kiedy zostanie zatwierdzone sprawozdanie budżetowe w przyszłości. No ale nadzieje są duże, poparte pewnymi czynnikami makroekonomicznymi związanymi ze wzrostem gospodarczym, ciągle się utrzymującym, chociaż ekonomiści też mówią o spowolnieniu gospodarczym, to w skali globalnej. No ale też te budżety z dwóch poprzednich lat wskazywały, że ten deficyt się zmniejszał. Tak? On w 2017-2018 był jednym z najmniejszych w ogóle, jeśli nie najmniejszych w ciągu trzech dekad Rzeczpospolitej. Więc być może ta sztuka się uda, chociaż nawiązując do tego, co mówił sam premier Morawiecki, powiem, że jestem ostrożnym optymistą z naciskiem na ostrożnym. A pan też jest ostrożnym optymistą? Dariusz Grzędziński? Z konieczności. Koniecznością jest ta ostrożność wymuszona, dlatego że... Ale optymistą? Raczej tak, no, tylko że musimy mieć na względzie to, że ostateczny kształt ustawy budżetowej poznamy dopiero po wyborach, które czekają nas w październiku. To może wpłynąć na to, co w tym dokumencie się znalazło, wynik tychże wyborów. No i też przypominam, że nie wiemy, kto ten budżet będzie tak naprawdę realizował, bo wszystko wskazuje na to, że z końcem tego tygodnia obecny minister finansów, pan Marian Banaś, przestanie być ministrem finansów, zajmie stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, więc tutaj już nowy członek rządu będzie odpowiedzialny za realizację tego budżetu, wtedy być może coś jeszcze się zmieni, no ale póki co te dane dziś przedstawione przez premiera Morawieckiego są dla rządu PiS optymistyczne na pewno. Ale po wyborach, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej rządzić, to co się może zmienić? Priorytety chyba nie. Trudno powiedzieć. No, póki co wszystkie obietnice, które jakiś czas temu zostały wypowiedziane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, są w ustawie budżetowej ujęte. Wiadomo, że znalazły się pieniądze. Właśnie dzisiaj zacytuję jeszcze premiera. Aha. Po stronie wydatkowej. Tak? Zachowane są wszystkie zapowiedziane programy w ramach polityki społecznej. Budżet obejmuje więc finansowanie programu Rodzina 500+, na każde dziecko, specjalnych dodatków dla osób niepełnosprawnych. Powiem panu redaktorowi, co się może zmienić. Otóż jeżeli mamy do czynienia z tak silnym sygnałem ze strony rządu optymistycznym, to bardzo różne grupy, które są finansowane z budżetu, mogą powiedzieć, skoro jest tak dobrze, to zacznijcie podnosić nam pensje. Czyli strefa, i nie mówię o prezesach różnych. Upomni się o... Może być tak, że strefa budżetowa upomni się o podwyżki, tym bardziej, że teraz już mamy do czynienia z sytuacją dość poważną, że ludzie jednak uciekają z budżetówki. Ponieważ pensje w sektorze prywatnym realnie wzrosną, a w sektorze budżetowym, służbie cywilnych, bardzo różnych tych takich instytucjach, o których się często zapomina, a jakoś tam pracują na to, żeby nasze państwo zachowywało swoją pewną jakość. No wiem, liberałowie gospodarczy tak nie twierdzą. No tutaj może się podnieść szum, choć to oczywiście też zależy, no tak, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to wiadomo, że rok wygrany i następny to nie jest dobry czas na strajki, bo jakby nikt strajkujących specjalnie nie słucha, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że może dojść do takich oczekiwań. No jeszcze jest problem tych pieniędzy na służbę zdrowia. No mamy kryzys w psychiatrii. Tutaj pan minister twierdzi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bardziej o te kwestie dba. No ale wydatki na ochronę zdrowia ochrona zdrowia jest w stałym kryzysie i
5% zapowiedział premier Morawiecki, co jest cały czas, myślę, że około 2% za mało w stosunku do realnych potrzeb, bo zgodzę się, że mamy kryzys w psychiatrii, ale nie tylko w psychiatrii. No, znikają też inne oddziały szpitalne, czy to w większych, czy w mniejszych ośrodkach. I też zgodzę się z tym rzeczywiście, że komunikowanie o tej dobrej koniunkturze może rozbudzić oczekiwania u różnych grup społecznych, z czego świadkami byliśmy już w ostatnich miesiącach, chociażby wiosenny strajk nauczycieli, który nie wiadomo, czy nie powtórzy się już tej jesieni. Tak, chociaż sami nie są jeszcze pewni. Nie są pewni, dlatego mówię może, to podkreślam. No właśnie, Związek Nauczycielstwa Polskiego dopiero w połowie września ma zająć. Albo i później z tego, co komunikował ostatnio. Także może nie są nauczyciele skorzy do strajkowania. Tak czy inaczej, przez 8 lat rządu PO-PSL, jak mówił dzisiaj premier Morawiecki, dochody wzrosły o ponad 50 miliardów, a w ciągu 4 lat rządów PiS-u już o 100 miliardów złotych. Czyli no, sukces, czy tajemnica w sukcesie tego projektu, bo zrównoważony projekt zrównoważonego budżetu to jednak jest sukces rządu, bo tak chyba to trzeba określić, tkwi w uszczelnianiu. Myśmy też przez te 3 dekady trzeciej RP żyli pod presją takiego myślenia, że nigdy nie będzie pieniędzy na wydatki społeczne, tak? Że na te kwestie będzie jakiś ubożuchny socjal dla ludzi kojarzonych no niemal z marginesem społecznym. Też jeszcze była katastrofę gospodarczą na skutek wprowadzenia. No tak, Leszek Balcerowicz rokrocznie po takie jeremiady jego są dość znane. Okazuje się, że tutaj można wiązać z jednej strony obniżki podatków, pytanie do którego momentu, z faktycznie z budowaniem jakichś takich szerokich, trwałych transferów społecznych, więc jakby wydaje się, że idziemy troszkę w stronę modelu państw dobrobytu. To jeszcze nie jest taki bardzo mocny model, ale na pewno jest to zmiana, mówiąc takim naukowym żargonem, paradygmatu pewnego ekonomicznego w Polsce. No, uszczelnianie sfery podatkowej na pewno, ale tutaj troszeczkę będzie to łyżka dziegciu w tej beczce miodu. W dokumencie ustawy budżetowej na rok 2020 zapowiedziano wyraźnie podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe oraz alkohol. Tutaj też rząd będzie szukał dodatkowych pieniędzy i to może część społeczeństwa nam rozzłościć. Albo ktoś rzuci palenie i przestanie pić. Oby się zdrowiej. Oby. W każdym razie, czy pytanie też ze sfery polityki, czy Donald Tusk i Ewa Kopacz, a także Mateusz Szczurek staną przed Trybunałem Stanu? Nie. Nie? Nikomu do tej pory w trzeciej RP nie udało się zaprowadzić swojego przeciwnika politycznego przed Trybunał Stanu i nic się w tej kwestii w najbliższej czy też dalszej przyszłości nie zmieni. No, ale jeżeli komisja śledcza postanowi tak w swoim raporcie? To znaczy komisja śledcza w tej chwili jeszcze nie postanowiła, że powinni wymienieni przed Marcin tym Trybunałem sugerował. Tak jest, stanąć. No, natomiast zasugerował to przewodniczący komisji śledczej. Od takiej sugestii do formalnego wniosku droga daleka i wydaje mi się, że przewodniczący Horała nie zdoła tej drogi dokończyć. Przed nami wizyta prezydenta Donalda Trumpa. Podobno Stany Zjednoczone mają ogłosić w czasie tej wizyty, różne są spekulacje, ale między innymi takie też, że w czasie tej wizyty Donald Trump ogłosi, że nie będzie już potrzeba wizy. Skoro my mamy Amerykanom wybudować bazę, podobno z własnych środków, to oni nam w końcu zniosą wizy. To znaczy ten trend już pani ambasador też wskazywała. To chodzi też o czynnik odmów. Nawet obwieściła swego czasu, że pod koniec roku... Słowo daje, że pod koniec roku już nie to będzie potrzeba... Przede wszystkim, jeśli ujmować rzecz bardzo dosłownie, to nie Amerykanie nam zniosą, czy też nie prezydent Trump nam cokolwiek tutaj da, ani też ambasador Mosbacher, to my sami sobie na to zapracowaliśmy odsetkiem odmów nieprzekraczającym 3% w kwestii składanych wniosków tylko, że to wizowych, jest też rzecz, na którą wpływ jakby, jak wysoki jest odsetek odmów, jednak w jakimś stopniu zależy
od strony amerykańskiej. Pewnie nie jest tak, że można go... jakości polskich wnioskodawców, prawda? No to się pewnie też się zmienia, no skoro tutaj ten... Jakby wydaje się, że największe fale emigracji mamy już za sobą i większość ludzi, którzy teraz już wyjeżdża, faktycznie nie ucieka. Nie planuje zostawać tam za dłużej w sposób nielegalny. Tak. Ale jest też tak, no, że to jest też troszkę geopolityka i to nawet ta bliższa europejska. Jeżeli Stany Zjednoczone dość mocno grają na konflikt z Niemcami, nie bez podstaw jakby domagając się też większych wydatków na obronność ze strony amerykańskiej, to Polska jako sąsiad no jest świetnym partnerem, żeby trochę Niemców rozgrywać i w końcu też jakieś prezenty nam się należą, a jeszcze jest problem ustawy 447, które budzą wśród niemałej części, chyba nie, no tak, przede wszystkim prawicowej opinii publicznej, jednak w Polsce spory niepokój. A propos wizyty Donalda Trumpa, byli ambasadorowie Polski atakują nasz kraj i piszą do Donalda Trumpa: przybywa pan do kraju, który nie jest praworządny. Czy ten atak w ogóle cokolwiek, raz, że czy ma sens i czy ambasadorowie naszego kraju byli, powinni taki list kierować do Donalda Trumpa w sytuacji, kiedy za chwilę, już za kilka dni będzie w Polsce gości. Znaczy, ja nie podejrzewam, żeby podobne akty rzeczywiście miały jakiekolwiek znaczenie w geopolityce. Rozumiem stanowisko i jakby rozgoryczenie tutaj byłych ambasadorów, którzy byli nominowani przez inną opcję. Ich polityka wewnętrzna obecnie prowadzona przez rząd może im się z różnych powodów nie podobać. Mogą ją krytykować. Natomiast wysyłając listy takie jak ten, no trudno oczekiwać, żeby cokolwiek osiągnęli. No, nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby administracja Donalda Trumpa, czy też on sam w jakikolwiek sposób odniosła się do takiego listu i to właściwie chyba najlepiej podsumowuje sensowność podobnych ruchów. A czy trudno w ogóle ten list odbierać bardziej w kategoriach polityki zagranicznej? To jest chyba polityka zagraniczna robiona jednak na użytek opinii, na użytek wewnętrzny, użytek opinii publicznej, procenta w jedną czy w drugą stronę. Albo promila procenta. To jeszcze jeden temat. Działaczka Wiosny, europarlamentarzystka Sylwia Spurek zabrała głos w sprawie praw zwierząt. No jej wypowiedź zainteresowała wiele osób, a co powiedziała? Mówię o wartościach, mówię o empatii jednych zwierząt, ludzi do innych, mówię o katastrofie klimatycznej, a kiedy mówię o feminizmie, to mówię o szacunku dla zwierząt, których los, na przykład los krów mlecznych, jest zdeterminowany przez ich płeć. Jak panowie odbierają tego? Tu jest chyba troszkę taka smutna sprawa, że dość poważne kwestie, bo rozumiem, że wyszliśmy od katastrofy klimatycznej, tak? Czyli generalnie dość poważne problemy ekologiczne, globalne są... Chyba troszkę ośmieszane, deprecjonowane. Stosunek nasz do zwierząt nie jest rzeczą poważną. To są ważne, ale jeżeli to się podaje w tak dość karykaturalnej wypowiedziach, które tak brzmią dla znacznej części społeczeństwa, no to są, jak to się mówi, problemy białego człowieka, problemy pierwszego świata podniesione już nawet nie do kwadratu, ale do sześcianu. Pani Spurek powinna jednak... No nie wiem, bardziej zatroszczyć się o to, jak się żyje w Polsce biednym rodzinom. To jest też jeden z tych powodów, dla których lewica jest w takim miejscu politycznie, w jakim jest, czyli z nie najwyższym poparciem społecznym. Ja mam problem ze zrozumieniem tak naprawdę przekazu pani europoseł Spurek. Jestem osobą, która stara się do minimum ograniczać spożycie mięsa. Oczywiście zwierzęta powinno się wspierać w każdej możliwej formie. To nasi mniejsi bracia i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale mówienie o determinowaniu ich losu przez płeć, tak? Tak, no bo krowy mleczne na przykład. Raczej trudno jest, myślę, wytłumaczyć. I ja, tak jak powiedziałem, no, nie bardzo pojmuję sens tej wypowiedzi. Dariusz Grzędziński, Fakt. Dziękuję Krzysztof bardzo. Krzysztof Łoćko, Gazeta Polska, Codziennie. Dziękuję. Był to komentarz dnia.